Jestem synem Karola Grześka, więźnia obozu w Auschwitz nr 412, pierwszego transportu do Auschwitz. Ponieważ mojego taty nie zastali w Poznaniu, kiedy miał zostać aresztowany, to aresztowali mojego dziadka, babcię, całą rodzinę jako zakładników. I dopiero jak się tato zgłosił na główną, to wszystkich zwolnili. Został aresztowany, ponieważ był na liście gestapo jako polski nauczyciel. Przywieziony do więzienia na Montelupich, tam torturowany i przesłuchiwany. W dniu 14 czerwca 1940 roku został przewieziony pierwszym transportem do Auschwitz. Gromadzi nas dzisiaj wyjątkowa okoliczność. 80. rocznica pierwszego masowego transportu więźniów z więzienia w Tarnowie do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Komendant tego obozu, Karl Flitz, mówił: przybyliście nie do sanatorium, tylko do niemieckiego koncentracyjnego obozu, z którego wyjście jest tylko przez komin. Kto ma inne zdanie, kto się z tym nie zgadza, może iść od razu na druty. Jeśli w transporcie są Żydzi, to mogą żyć 2 tygodnie, księża miesiąc, pozostali 3 miesiące. Zanim był Oświęcim, mało osób o tym wie, powstały takie prowizoryczne obozy koncentracyjne, które hitlerowcy tworzyli już zaraz po wkroczeniu do Polski. Tu, gdzie jesteśmy, to jest miejsce absolutnie wyjątkowe z racji tej, że powstał tutaj pierwszy na polskich ziemiach niemiecki hitlerowski obóz koncentracyjny KL Posen. Załoga tego miejsca słynęła z okrucieństwa. To byli ci, którzy tak naprawdę uczyli się bestialstwa. Potem byli wysyłani do kolejnych obozów koncentracyjnych, które powstawały na terenie okupowanej Polski. Właściwie trudno było ustrzec się tutaj przed karami, szykanami. Na 4-5 więźniów przypadał jeden strażnik. W 1940 roku, 20 konkretnie 8 marca, ojciec został aresztowany. Tu był również brat jego, Szczepan, który następnie został wywieziony do obozu w Dachau i przeżył wojnę. Wrócił pół roku po zakończeniu wojny do Poznania i on mnie tu oprowadził później, pokazał mi ten słynny dzwon, którego nie mogę zapomnieć do dzisiaj. To było miejsce w jednym z korytarzy tutaj bunkrów, gdzie w suficie zamocowane koło, na którym zawieszano linę. Do tej liny wiązano za nogi więźnia. W podłodze tego korytarza był otwór, dość duży taki średnicy. Niemcy tą linę bujali i więźnia głowę rozbijali o krawędzie tego otworu. Jak pamiętam, wtedy jeszcze była zgrupowana krew taka sucha na tej podłodze. Sami Niemcy mówili o tym miejscu, że jest to obóz krwawej zemsty za powstanie wielkopolskie, za to wszystko, co Polacy zrobili, by te ziemie mogły znaleźć się w granicach II Rzeczypospolitej. I te wszystkie plany, które były realizowane, począwszy od tego miejsca, rozlały się na całą sieć obozów koncentracyjnych, które Niemcy założyli na ziemiach polskich, by eksterminować ludność i narody tam zsyłane. Dziś przypominamy, napominamy i przestrzegamy, by już nigdy do takiej tragedii nie doszło.